2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Święto pojawiło się w kalendarzu w 2004 roku i dziś wydaje się mieć w obliczu konfliktu na Ukrainie wyjątkowe znaczenie. W tym dniu czcimy bowiem jeden z najważniejszych symboli narodowych, który nie tylko wykazuje naszą tożsamość wśród innych narodów, ale także jest symbolem, który winien łączyć i wzmacniać nasz patriotyzm. Jest to symbol, który jednoczy nas, który zaświadcza o tym, kim jesteśmy. Symbol, z którymi nasi żołnierze ruszali w bój i symbol, za który w okresach okupacji, zniewolenia Polacy byli prześladowani więzieniem, zsyłkami na Sybir, czy nawet w skrajnych przypadkach zapłacili to za tę odwagę wywieszenia flagi państwowej śmiercią. Natomiast to święto flagi państwowej, stosunkowo świeże, nowe święto, doskonale wpisuje się w to święto pierwszomajowe, święto pracy, ale i święto Józefa Robotnika i święto Konstytucji 3 maja. Trzeba pamiętać, że święto właśnie 1 maja, później nieuznawane od pewnego momentu, święto 3 maja było takim momentem, gdzie wywieszenie flagi państwowej było przez władze komunistyczne zakazane, więc to dzisiejsze jak gdyby święto flagi państwowej jest nawiązaniem trochę do tamtej tradycji, do tamtej historii i wpisuje się doskonale w te 3 ważne dla naszej historii, dla naszej kultury święta. Powinniśmy pamiętać, że 2 maja powinniśmy wywiesić flagę państwową, powinniśmy być z niej dumni. No, trzeba pamiętać, że jak gdyby istotą tego święta jest wywieszenie flagi na marsz, stąd uroczyste zbiórki, poranki w służbach mundurowych, w wojsku. Wtorek 3 maja to dzień, kiedy obchodzić będziemy 231. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji, która wówczas wyznaczała nowe standardy społeczne, a dziś winna być wzorem, z którego warto czerpać. No, na pewno czerpiemy, dlatego że w wielu szkołach, w wielu instytucjach, zwłaszcza wychowawczych, przed tym 1 maja odbywają się uroczyste apele, uroczyste akademie, poranki, właśnie upamiętniające tę majową jutrzenkę, jak się śpiewa w pieśniach patriotycznych, a myśli się o dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja. No, trzeba pamiętać, że ta konstytucja, która została uchwalona w trudnym dla Polski okresie, obok tej konstytucji amerykańskiej i francuskiej, jest uznawana za latarnię ideową epoki oświecenia. Była to bardzo nowoczesna konstytucja, wedle której państwo nasze miało w ogóle zmienić ustrój swój, miało stać się nowoczesnym państwem ówczesnej Europy. Oczywiście konstytucja w jakimś tam sensie przyczyniła się w wyniku przegranej wojny do kolejnego rozbioru. Niemniej jednak w okresie zaborów zawsze wracano pamięcią do tej daty i wszystkie kolejne konstytucje polskie czerpały wzorce, czerpały ideę ducha z Konstytucji 3 maja.